Od 1 maja bieżącego roku przedsiębiorcy mają już możliwość zakupu nowych kas fiskalnych i co za tym idzie, prawo do zwrotu wydatków poniesionych na ten cel. Nowy typ kas będzie obowiązkowy dla wszystkich przedsiębiorców, których klientami są osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Czym się różni nowa kasa od dotychczasowej? Kasa ta posiada interfejs do komunikowania się przez internet z centralnym repozytorium kas fiskalnych. To centralne repozytorium kas jest prowadzone przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Nowe kasy będą automatycznie przesyłać ewidencjonowane przez kasę paragony bezpośrednio do systemu Krajowej Administracji Skarbowej. Ten system gromadzi te dane w celach analitycznych i później ewentualnie w celach kontrolnych. Aktualnie obowiązujące kasy zostaną całkowicie wycofane z użytku z końcem grudnia 2022 roku. Jednak nie wszyscy przedsiębiorcy tak długo będą mogli zwlekać z zakupem urządzenia zdolnego do komunikacji online. Od 1 stycznia 2020 roku warsztaty samochodowe i stacje paliw będą musiały obowiązkowo zainstalować właśnie kasę online. Później od 1 lipca 2020 roku będą objęte obowiązkowym ewidencjonowaniem usługi hotelarskie i usługi gastronomiczne, również sprzedaż węgla i koksu. Natomiast od 1 stycznia 2021 roku obowiązek ten obejmie fryzjerów, kosmetyczki, lekarzy, prawników, budowlańców, centra fitness, siłownie. Także tutaj to będzie wprowadzane stopniowo. Ostatni przedsiębiorcy zostaną objęci obowiązkiem posiadania kasy fiskalnej online za 3,5 roku. Od 1 stycznia 2023 roku wszystkie podmioty, które już posiadają kasę, będą zobowiązane do ewidencjonowania sprzedaży właśnie przy zastosowaniu kasy online. Wszyscy przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają właśnie teraz lub w najbliższym czasie planują rozpocząć swoją działalność gospodarczą, powinni nabywać już nowy typ urządzenia. Jeśli zdecydują się na dotychczas obowiązującą wersję, fiskus nie dokona im zwrotu kosztów zakupu. Zwrotowi podlega 90% poniesionych wydatków, z tym, że kwoty netto z faktury zakupu, ale nie więcej niż 700 zł z tytułu zakupu jednej kasy. Zwrot ten też będzie oczywiście dotyczył tych podatników, którzy będą zobligowani do wymiany kas, które posiadają na kasy online. By uzyskać zwrot poniesionych wydatków, wystarczy po dokonaniu zakupu urządzenia złożyć wniosek do Urzędu Skarbowego. Szczegółowych informacji zarówno o uldze, jak i obowiązku wymiany kasy można szukać w Suwalskim Urzędzie Skarbowym.